Moi drodzy, tematem następnego laboratorium z przedmiotu eksploracja danych będą algorytmy SVM. SVM, czyli Support Vector Machines, po polsku tłumaczone jest najczęściej jako algorytmy wektorów wspierających albo maszyny wektorów wspierających, czasami maszyny wektorów nośnych. To jeden z najbardziej udanych algorytmów, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, który w latach 90. i 2000 święcił prawdziwe triumfy i przed nastaniem ery głębokich sieci neuronowych. W zasadzie to był taki algorytm typu go-to dla wszystkich dużych korporacji, ze względu na to, że to był algorytm, który był w stanie, czy nadal jest oczywiście w stanie, bardzo wydajnie przetwarzać ogromne wolumeny danych. Autorami tego algorytmu są dwaj matematycy, Wapnik i Czerwonenkis. Sam algorytm został opracowany w połowie lat 90., a bazuje on na tak zwanym triku kernelowym. Ten trik kernelowy, związany z funkcjami jądrowymi, jest podstawą funkcjonowania całej tutaj rodziny algorytmów. Zanim przejdziemy do szczegółów i obejrzymy sobie, na czym ten trik polega, dodam jeszcze, że algorytmy SVM są bardzo uniwersalne, dlatego że mogą być wykorzystywane i przede wszystkim są oczywiście wykorzystywane do klasyfikacji, ale mogą być też wykorzystywane do regresji, kiedy próbujemy przewidzieć wartość zmiennej numerycznej. Mogą być też z powodzeniem wykorzystane do identyfikacji wartości odstających. Algorytmy typu outlier detection, tam stosuje się tak zwaną wersję jednoklasową algorytmu SVM, jak się nazywa, one class SVM, która polega na tym, że ten algorytm próbuje zbudować granicę decyzyjną pomiędzy tymi przykładami, które traktuje, czy które uważa za rzeczywiste instancje zbioru uczącego, i poza tą granicą decyzyjną pozostawia te przypadki, które uznaje za wartości odstające, zbyt różniące się od pozostałych. Zanim przejdziemy do samego algorytmu, ja chciałem pokazać Wam krótki film, który bardzo ładnie obrazuje całą ideę algorytmu SVM. Mianowicie, wyobraźmy sobie zbiór danych, który nie jest liniowo separowalny. Tutaj macie taki przykład. Mamy kółka i punkty zaznaczone na czerwono i na niebiesko i rzecz jasna w tej przestrzeni dwuwymiarowej te punkty nie są od siebie separowalne w sposób liniowy, a cała idea algorytmu SVM polega na tym, że on próbuje dla dowolnego zbioru danych dopasować taką hiperpłaszczyznę, która najlepiej odseparuje od siebie przykłady należące do różnych klas. Sama maszyneria algorytmu bazująca na algebrze liniowej sprowadza się do znalezienia takiego punktu, który dzieli nam przestrzeń, który w najczystszy sposób podzieli nam przestrzeń na zbiór obiektów należących do jednej klasy, do drugiej klasy, przy czym ta hiperpłaszczyzna, która będzie cięła przestrzeń, jest dosyć specyficzna. Ona zachowuje największy możliwy margines do najbliżej leżących przykładów poszczególnych klas. Te przykłady, które leżą najbliżej granicy decyzyjnej, nazywamy wektorami nośnymi bądź wektorami wsparcia i stąd cała nazwa algorytmu. No, on próbuje wytyczyć właśnie taką prostą, liniową granicę w przestrzeni danych, tak aby zachować największy możliwy margines pomiędzy punktami należącymi do poszczególnych klas. Dlaczego tak jest to ważne? No, to jest właśnie tutaj główny efekt prac Wapnika i Czerwonenkisa, którzy udowodnili, że taki algorytm, który będzie właśnie separował przestrzeń w sposób liniowy, zachowując największy możliwy margines pomiędzy instancjami danych, ma najlepsze własności generalizacyjne. To znaczy algorytm, jeżeli mówimy o algorytmie uczenia maszynowego, że się generalizuje, to oznacza to, że algorytm nauczony na zbiorze uczącym powinien też zachowywać swoje dobre własności w momencie, kiedy będzie stosowany do danych, których wcześniej nie widział. Przypominam Wam, że poprzednio rozmawialiśmy o tym problemie, gdzie rozważaliśmy sytuację, w której algorytm za bardzo uczy się zbioru uczącego i w efekcie następuje zjawisko przetrenowania, to znaczy algorytm za bardzo się dopasowuje do charakterystyki zbioru uczącego i być może uzyskuje bardzo dobrą jakość klasyfikacji, czy precyzję, dokładność klasyfikacji na zbiorze uczącym, czy na zbiorze testującym, ale później, kiedy jest wdrożony do środowiska produkcyjnego, to traci swoje własności. Zatem algorytm SVM
jest algorytmem inherentnie liniowym. On poszukuje liniowej separacji. Można by powiedzieć, no dobrze, ale przykładów takich z życia wziętych, gdzie jesteśmy w stanie rzeczywiście liniowo odseparować od siebie przykłady należące do różnych klas, jest zapewne bardzo niewiele. Co więcej, tego typu przykłady są pewnie dosyć proste. No, jeżeli istnieje jakaś liniowa separowalność, no to można się domyślać, że i prostsze metody dałyby sobie tutaj radę. Tego typu problemy nie powinny być specjalnie trudne. Co zrobić w momencie, kiedy dane nie są liniowo separowalne? I tu właśnie kryje się całe piękno algorytmu SVM. Zobaczcie, mamy zbiór danych, który jest nieseparowalny liniowo w przestrzeni 2D. Teraz cała idea polega na tym, żeby znaleźć takie odwzorowanie tego zbioru danych z przestrzeni n wymiarowej do przestrzeni więcej wymiarowej, jak n plus 1, n plus 100, n plus milion wymiarowej, w taki sposób, żeby w tej nowej przestrzeni, korzystając z większej liczby wymiarów, dało się znaleźć taką hiperpłaszczyznę, która liniowo separuje nam zbiór danych. Popatrzcie tutaj na ten konkretny przykład. Wyobraźmy sobie, że bylibyśmy w stanie teraz za pomocą jakiejś funkcji, jakiegoś odwzorowania, przetransformować naszą przestrzeń 2D z wszystkimi punktami, które w tej przestrzeni są zdefiniowane, do przestrzeni 3D, czyli dodajemy jeszcze jeden wymiar i każdy punkt z przestrzeni 2D zostaje odwzorowany na jeden punkt w przestrzeni 3D. Jest bardzo możliwe, że w tej nowej przestrzeni, którą zdefiniowaliśmy, uda się poprowadzić taką hiperpłaszczyznę, która albo w sposób całkowicie stuprocentowo precyzyjny, albo być może z pewnym marginesem błędu, ale liniowo odseparuje od siebie przykłady należące do różnych klas. Oczywiście, jeżeli znajdziemy takie odwzorowanie, czyli jeżeli znajdziemy wzór, który nam dane z przestrzeni 2D przerzuci do przestrzeni 3D, to możemy w tej nowej przestrzeni poszukać tej hiperpłaszczyzny, która nam separuje przypadki. Dlaczego? I tutaj od razu już powinno być jasne, dlaczego ona musi być liniowa. Dlatego, że wtedy ten algorytm jest obliczeniowo mało kosztowny. Dlatego, że taką hiperpłaszczyznę da się znaleźć za pomocą prostych operacji algebry liniowej, w szczególności wystarczą tylko i wyłącznie operacje iloczynu skalarnego. Dlaczego ten iloczyn skalarny jest taki istotny? O tym dosłownie za sekundkę do tego wrócimy. Czyli jeżeli udałoby się nam to znaleźć, możemy dokonać separacji w tej przestrzeni wyżej wymiarowej i w momencie, kiedy wrócimy do przestrzeni naszej oryginalnej, to, co nie było liniowo separowalne, nagle w sposób magiczny staje się liniowo separowalne. Teraz przejdę do przykładu, który macie w notatniku i powiem o tym triku kernelowym. Wspomniałem przed chwilą o iloczynie skalarnym. To jest bardzo, bardzo ważne. Otóż istnieje pewna klasa funkcji w matematyce zwanych funkcjami jądrowymi. Funkcja jądrowa to jest taka funkcja, dla której da się udowodnić, że wynik działania tej funkcji, jeżeli zadamy jej na wejście dwa wektory, to wynik działania tej funkcji będzie iloczynem skalarnym tych wektorów po pewnej transformacji. Czyli jeszcze raz. Istnieje, i to jest jakby już od dawna wiadome, istnieje cała długa lista funkcji, które mają tę własność, że niezależnie od tego, jak będą wyglądały wektory, które wejdą na wejście tych funkcji, wyjściem, czyli wynikiem działania tych funkcji jest wynik działania funkcji jądrowej jest taki sam, jak iloczyn skalarny wektorów stanowiących argumenty tej funkcji jądrowej po pewnej transformacji. I to jest kluczowe, ponieważ oznacza to, że jeżeli znamy funkcję jądrową i wprowadzimy do tej funkcji jądrowej dwa wektory, to uzyskamy wynik, który będzie iloczynem skalarnym, czyli można by wykorzystać tę funkcję w miejscu, w algorytmie, który wymaga iloczynu skalarnego, nie znając tej transformacji.
to stanie się, wiem, że to teraz brzmi trochę pokrętnie, ale to stanie się natychmiast jasne, jak tylko obejrzymy sobie konkretny przykład. Zatem zacznijmy od tego, że zrobimy sobie zbiór danych i ten zbiór danych, jak widzicie, jest w przestrzeni dwuwymiarowej absolutnie nieseparowalny liniowo. Tak? Nie da się w żaden sposób wytyczyć tutaj żadnej hiperpłaszczyzny. Tak? W przypadku przestrzeni 2D tą hiperpłaszczyzną oczywiście byłaby linia, które by odseparowało od siebie te punkty. I teraz, co my zrobimy? My wykorzystamy sobie pewną funkcję jądrową, funkcję wielomianową. Ta funkcja jądrowa jest zdefiniowana następująco. Przypiszmy sobie, żeby to szybko omówić. To jest funkcja, ona na wejście dostaje dwa wektory, x i y, i ta funkcja jest zdefiniowana w ten sposób, że najpierw robimy iloczyn skalarny wektorów x i y, a potem wynik tego iloczynu skalarnego podnosimy do kwadratu. No to spróbujmy przetransformować na razie ręcznie dane z przestrzeni 2D do przestrzeni 3D. Tak? To jest nasze 2D. Tutaj dane nie są separowane liniowo. Zobaczymy, czy uda się je odseparować liniowo w nowej przestrzeni. Zatem, jeżeli te wektory x i y są zdefiniowane w przestrzeni dwuwymiarowej, no to każdy z nich ma dwie współrzędne. Czyli wektor x to jest tak naprawdę wektor z dwoma współrzędnymi, x1 i x2. Wektor y to wektor składający się ze współrzędnych y1 i y2. Teraz wyliczmy sobie iloczyn skalarny tych dwóch wektorów. Oczywiście iloczyn skalarny, no to będzie wymnożenie poszczególnych pozycji, zatem to będzie, ojej, przepraszam najmocniej, oczywiście tu jest błąd. Nie wiem, jak on się tutaj... No, ale jest to rzecz jasna suma, tak? Zatem x1 razy y1 plus x2 razy y2 i to do kwadratu. Więc mamy wyrażenie a plus b do kwadratu. Pamiętamy z szkoły podstawowej, że to jest a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat, zatem podnosimy odpowiednio ten czynnik, potem jest 2 razy x1, y1, x2, y2 plus to do kwadratu. Teraz tutaj dokonamy pewnej drobnej modyfikacji, to znaczy przyjrzyjmy się temu elementowi. Tak? Ten czynnik możemy zapisać jako pierwiastek z 2 x1, x2 razy pierwiastek z 2 y1, y2. To jest jasne. Tak? Jak to wymnożymy, to dostaniemy dokładnie to samo. Dlaczego zrobiliśmy ten krok? Dlatego, że powiedziałem Wam, że funkcja jądrowa, wynik funkcji jądrowej jest dokładnie tym samym, co iloczyn skalarny wektorów wejściowych po pewnej transformacji. Teraz my musimy w takim razie domyślić się, patrząc na to wyrażenie, jak wyglądają wektory, które zostały przetransformowane. Zatem jeżeli to miałby być iloczyn skalarny jakichś wektorów, to mamy tutaj sumę, mamy tutaj zsumowane ze sobą trzy czynniki. Więc wektory, które przez siebie przemnożyliśmy, muszą być zdefiniowane w przestrzeni trójwymiarowej. Mamy tutaj element x1 podniesiony do kwadratu, potem tutaj mamy element pierwiastek z 2 x1, x2, a tutaj mamy x2 do kwadratu. Z drugiego z kolei wektora mamy czynniki y1 do kwadratu, pierwiastek z 2 y1, y2 i y2 do kwadratu. Zatem ten wynik, który tutaj widzicie, jest dokładnie tym samym, co iloczyn skalarny takich dwóch wektorów. Voilà! Znaleźliśmy wzór. Znaleźliśmy wzór odwzorowania, które zamienia nam wektor z przestrzeni dwuwymiarowej na wektor w przestrzeni trójwymiarowej. Czyli jeżeli to jest mój wzorek, tutaj też brakuje nam jednego nawiasu, już go dopisuję. Znaleźliśmy to odwzorowanie. To odwzorowanie działa w ten sposób. Jeżeli na wejściu dostaniemy wektor dwuelementowy x1, x2, to on zostanie zamieniony na wektor trzyelementowy w następujący sposób. Pierwszy wymiar to będzie pierwsza pozycja oryginalnego wektora podniesiona do kwadratu. Drugim wymiarem będzie iloczyn oryginalnych wymiarów pomnożono razy pierwiastek z 2. I trzecim wymiarem będzie druga pozycja oryginalnego wektora podniesiona do kwadratu. No to zobaczmy. Skoro ja już sobie tutaj wczytałem do zmiennych x1, x2, wczytałem odpowiednio pierwszą i drugą kolumnę naszego zbioru danych. Tego zbioru danych, który tutaj widzicie. Tak? No to teraz
ręcznie dokonamy tej transformacji. Zatem utworzymy sobie nowy zbiór danych, który będzie składał się z trzech kolumn. Kolumna Z1 to będzie oryginalna kolumna X1 podniesiona do kwadratu. Kolumna Z2 to będzie pierwiastek z 2 razy X1 razy X2. I trzecia kolumna to będzie X2 podniesione do kwadratu. Będziemy mieli trzy wektory kolumnowe. Kolumn stack powoduje sklejenie ze sobą wektorów i dostajemy nowe dane. Czyli teraz pierwszy punkt, który był tutaj zdefiniowany w przestrzeni 2D, teraz posiada współrzędne 1,07, 0,11, 0,005 i tak dalej, i tak dalej. No i teraz zobaczmy, jak bardzo są separowalne. Widać wyraźnie, że w tej nowej przestrzeni, tutaj ten widget troszeczkę sobie skacze, ale to nam nie przeszkadza, w tej nowej przestrzeni dane, które były w przestrzeni 2D absolutnie nieseparowalne liniowo, mam nadzieję, że to wyraźnie widać teraz w przestrzeni trójwymiarowej, są jak najbardziej liniowo separowalne, wystarczyłoby przeprowadzić tutaj hiperpłaszczyznę, która odcięłaby ten żółty pierścień od fioletowego pierścienia, tak? I voilà, mamy piękny klasyfikator. No dobrze, powiecie, no ale myśmy tutaj ręcznie to zdefiniowali. Nieprawda. My jedyne, co udowodniliśmy, to to, że jeżeli zaaplikujemy tą funkcję, dokładnie tą funkcję jądrową, to ta funkcja jądrowa weźmie sobie wektory dwuwymiarowe i zamieni je na wektory trójwymiarowe. Oczywiście, gdyby wejściowe wektory miały większą liczbę wymiarów, no to musielibyśmy policzyć, zobaczyć, do jakiej przestrzeni ta transformacja się odbędzie. Ale tak naprawdę my nie musimy znać przecież tej transformacji. Ta funkcja jądrowa robi to za nas całkowicie sama. Taki wynik działania tej funkcji jądrowej jest dokładnie tym samym, co iloczyn skalarny tych dwóch wektorów wejściowych po transformacji. Istnieją takie funkcje jądrowe, dla których możemy dokładnie policzyć, do jakiej przestrzeni dane zostaną przerzucone. Istnieją też takie funkcje, które generują nam teoretycznie nieskończone przestrzenie. Na przykład kernel gaussowski, który generuje kolejne wyrazy jako rozwinięcia szeregu, no, tych elementów czy kolejnych pozycji w szeregu może mieć nieskończoną liczbę, więc teoretycznie rzecz biorąc możemy zamienić zbiór danych na, skonwertować go do przestrzeni o nieskończonej liczbie wymiarów. Osoby zainteresowane mogą sobie spróbować samodzielnie zobaczyć, co się stanie, jeżeli wykorzystamy taką funkcję jądrową. W tej funkcji jądrowej bierzemy sobie wektory wejściowe, robimy ich iloczyn skalarny, dodajemy 1 i to dopiero podnosimy do kwadratu. I dostaniemy wtedy coś innego. Jeśli chodzi zaś o klasyfikację przy użyciu SVN, no to tu już mamy gotową implementację w scikit-learn. Posłużę się tutaj wbudowanym w scikit-learn zbiorem oceniającym, dotyczącym oceny win. Tutaj mamy dosyć mały zbiór danych, tam jest niespełna 200 instancji podzielonych na trzy klasy. Te klasy reprezentują pewne gatunki, czyli jakość, może bardziej jakość wina, czyli wina, umówmy się, złe, średnie, dobre. Każde wino jest opisane za pomocą 13 atrybutów numerycznych. To też jest ważna uwaga. Algorytmy SVM w ogóle nie potrafią przetwarzać danych nominalnych, danych kategorycznych. Zatem jeżeli w Waszym zbiorze danych są jakieś dane znakowe, to albo trzeba je przekodować na liczby i wtedy traktować je jako liczby, albo je usunąć. Dlatego, że algorytm sam z siebie, jedyne co on robi w środku, to tylko i wyłącznie wykonuje cały czas iloczyny skalarne wektorów, więc dane muszą być numeryczne. W ogóle nie przyjmuje żadnych innych atrybutów. Tylko i wyłącznie etykieta może być kategoryczna, no bo nie bierze udziału w obliczeniach. Więc mamy tych naszych 13 atrybutów numerycznych, one są tu opisane, zawartość alkoholu, ilość popiołu, fenole, flawonoidy itd., itd. No i potem są oceny. Tak? Mamy tutaj w opisie informacje, skąd to się wzięło, można sobie więcej doczytać, są odnośniki literaturowe tradycyjnie. Czyli my wczytajmy sobie dane do tradycyjnie już zmiennej X, do zmiennej Y wpiszemy sobie etykiety, zróbmy sobie histogram zmiennej celu, no widać mniej więcej, że one są równoliczne, mamy po 60, 50, 60, 70 przykładów każdej klasy decyzyjnej.
Dobrym zwyczajem przed użyciem algorytmu typu SVM jest normalizacja cech. Chodzi o to, żeby, ponieważ w środku odbywają się obliczenia numeryczne, one mogłyby być bardzo niestabilne, gdybyście jednocześnie próbowali operować na, czy w tych wektorach przechowywalibyście zmienne, które byłyby wyrażone na przykład w tysiącach, dziesiątkach tysięcy, a z drugiej strony na przykład w jednej setnej albo w jednej tysięcznej. Tak? Mielibyśmy ogromną dysproporcję, jeżeli chodzi o skalę poszczególnych cech, to by bardzo źle się odbijało na stabilności wyliczeń. Więc w zasadzie zawsze pamiętamy o tym, że wykonujemy jakąś formę normalizacji. Scikit-learn daje Wam kilka sposobów normalizacji, mówiliśmy sobie już o tym wcześniej, ale te dwie najbardziej popularne to oczywiście standaryzacja, czyli sprowadzenie zmiennej numerycznej do takiej postaci, że średnia z tej zmiennej wynosi 0 i odchylenie standardowe 1, czyli inaczej mówiąc wyrażenie każdej wartości w jednostkach, które stanowią liczbę odchyleń standardowych od średniej, albo zwykła liniowa normalizacja do przedziału, na przykład 0,1. Ja tutaj stosuję standaryzację, więc pobieram sobie klasę Standard Scaler z modułu Scikit-learn Preprocessing. Tworzę sobie nową instancję samego algorytmu SVM. On występuje w dwóch wersjach. Jest SVM i SVR. Tak? To moglibyście sobie zrobić jeszcze SVR. SVC to jest klasyfikator, SVR to jest regresor, tak? Czyli wtedy, kiedy problemem jest regresja. O poszczególnych parametrach za sekundkę, czyli dokonaliśmy transformacji. Tak? Możemy sobie zobaczyć, powiedzmy, kilka pierwszych wierszy. Jakbyśmy sobie wyświetlili podsumowanie, no to okazałoby się, że rzeczywiście te zmienne są standardowe. Teraz za pomocą funkcji train test split, to jest funkcja, bardzo użyteczna funkcja, która znajduje się w modelu scikit-learn model selection, dokonamy podziału na zbiór uczący i zbiór testujący. Oczywiście pamiętamy o tym, że dzielimy zarówno cechy, zbiór uczący, jak i etykiety. Tak? Potrzebujemy etykiet do uczenia, więc będziemy mieli etykiety dla zbioru uczącego i etykiety dla zbioru testującego. Ja tutaj celowo zaburzyłem to i dzielę to pół na pół. Normalnie pamiętacie oczywiście, że chcielibyśmy mieć więcej zbiorów, więcej danych do treningu. I metoda predict spowoduje, czyli najpierw muszę wywołać metodę fit, podać zbiór uczący, etykiety w zbiorze uczącym. Ta metoda spowoduje wyliczenie modelu, czyli znalezienie wektorów nośnych, tak, tej granicy decyzyjnej, a metoda predict dokona rzutowania tego zbioru testowego na zdefiniowany model i dla każdego punktu nastąpi decyzja, czy dany punkt znajduje się po lewej, czy po prawej stronie granicy decyzyjnej i na tej podstawie zostanie przypisana punktowi klasa. Korzystam z funkcji Classification Report i Confusion Matrix po to, żeby wyświetlić wynik. No i wynik na początku nie wygląda wcale jakoś specjalnie pięknie. Widzicie, że klasyfikator wszystko sklasyfikował tylko i wyłącznie jako należące do klasy z etykietą 1. W ogóle nie wykorzystuje, w ogóle nie wykonuje żadnych innych predykcji i wygenerował bardzo dużo wektorów nośnych dla każdej klasy. Wracamy zatem i teraz możemy sobie z paroma rzeczami poeksperymentować. Po pierwsze możemy, jeżeli już wybieramy sobie jakiś konkretny kernel, na przykład kernel wielomianowy, to możemy sobie wskazać stopień tego wielomianu. Tak? Moglibyśmy na przykład spróbować z wielomianem innego stopnia. Nie za bardzo. To akurat tutaj nie pomogło. No to moglibyśmy spróbować może z innym, gdzie byłem tutaj, z innym kernelem. Jest na przykład kernel liniowy, zwykły iloczyn skalarny. No. I on już, jak widzicie, natychmiast zaczyna pięknie działać. Akurat ten zbiór danych jest prosty w klasyfikacji. No to nie jest jakaś rzecz, która stanowiłaby jakieś większe wyzwanie, więc nie stanowi to problemu. Drugim sposobem jest manipulowanie tym parametrem C. Ten parametr C mówi o tym, jak elastyczna jest granica decyzyjna. Wspominałem, że algorytm w pierwszej kolejności stara się znaleźć jak najszerszy margines. Im mniejsza szerokość marginesu jest odwrotnie proporcjonalna do wartości tego parametru C. Jeżeli
ta wartość C jest niewielka, to algorytm próbuje zbudować jak najszerszą granicę decyzyjną, ten margines próbuje zrobić jak najszerszy, nawet za cenę popełniania dużej liczby błędów. Jeżeli z kolei zrobimy tą stałą C, ten parametr C, przepraszam, zmniejszymy, przepraszam, zwiększymy, jego wartość zwiększymy, to wtedy szerokość marginesu się zmniejszy, czyli teoretycznie rzecz biorąc, SVM powinien poprawić swoją precyzję, powinien robić mniej błędów, ale to nie jest za darmo. Im mniejsza granica decyzyjna, przepraszam, im mniejszy margines dookoła granicy decyzyjnej, tym gorzej model się generalizuje. Pamiętacie, że jeżeli mamy szeroki margines, to tam może wpadać wiele przypadków i klasyfikator powinien nadal je dobrze klasyfikować. Więc jest to takie coś za coś. Tak? Możemy zobaczyć, co się stanie, jeżeli przejdziemy tutaj, na przykład wstawimy wartość 10, to klasyfikator ładniej zadziałał, no i mamy teraz mniejszą liczbę tych wektorów nośnych, więc skoro tych wektorów nośnych jest mało, no to to oznacza, że mamy prawdopodobnie węższy margines. Jeszcze się upewnić, czy tak rzeczywiście jest. Jeżeli tutaj byśmy dali jakąś bardzo dużą wartość, absurdalnie dużą wartość, to jeszcze bardziej zmniejszyła się liczba wektorów nośnych. Nie? No, troszeczkę straciliśmy tutaj na precyzji, trochę więcej błędów. No, moglibyśmy też sobie zobaczyć jakieś inne kernele, ten kernel gaussowski na przykład nazywa się RBF, to jest Ray od Radial Basis, Radial Basis, nie pamiętam. Jak on sobie radzi? No i on sobie radzi trochę gorzej niż poprzednio, tak, popełnia trochę błędów, szczególnie dla tej ostatniej klasy, ale za to ma szeroki margines. Dużo wektorów nośnych, więc ta granica jest taka szeroka, tak? Wiele punktów na niej się mieści, w przeciwieństwie do bardzo wąskiej granicy. Także tyle tytułem wstępu i w drugiej części filmu przejdziemy sobie do RapidMinera.